Państwu, w środowe przedpołudnie. Zasiadłam właśnie z kawką, herbatką w ogrodzie. Czekam na Pawła, który jest już blisko, wraca z lasu. Ja od rana już trochę ogarnęłam chatę. Byłam już u rodziców na kawie, załatwiłam tam, miałam im coś zawieźć, to zawiozłam. No i właśnie teraz wróciłam tutaj specjalnie po to, żeby napić się z Pawełkiem kawki. No jest przecudnie, jest taka wiosna. Jest tak cieplutko, termometr pokazuje 19 stopni. Więc dla mnie ta kurtka wydaje się już dzisiaj absolutnie zbędna. Bardzo mi brakowało już takiej pogody i takiej temperatury. Jestem taka szczęśliwa, że wreszcie świeci słońce, że ło. No ale nic, coś wam chciałam jeszcze powiedzieć, pewnie powiem później. No teraz mi zapomniałam. Zaraz jadę do paczkomatu, bo dzisiaj pewnie przyszły buty dzieciaków, które zamówiłam wczoraj, miały być dzisiaj, więc no, najwyższa pora, bo trochę się zagapiłam z tym tematem. Dzieciaki chodzą jeszcze w zimowych butach, a zimno jest, znaczy zimno to już dawno nie jest właśnie, jest za ciepło i to po prostu źle wygląda, jak one chodzą w takich buciorach. Także mam nadzieję, że dzisiaj te buty przyjdą i że wszystkie będą w dobrych rozmiarach. Bardzo na to liczę. Póki co kończę, czekam na Pawła. I w kontakcie. No jest! Tak po ogródku jeździć? Wprawdzie jeszcze tam nic nie jest posadzone, no ale... No ale jednak. Jest niunio. Cześć, Miśku! Weź, bo zaraz mnie wywalisz z taką. Pokaż się. Zarąbiście wyglądasz. Fajnie wyglądasz, naprawdę. A przyszły już te buty? A przyszły, zaraz sobie zmierzysz, są w bagażniku. Jak było dzisiaj w szkole? Fajnie. Tylko teraz mi powiesz. Czekaj, zaraz mi powiesz. Matylda już założyła buty i twierdzi, że są dobre, ale coś jej nie wierzy. Wydaje mi się, że są trochę za duże, ale takie się podobają, że się nie przyzna przecież. Nie. No dobra. Dalej zarąbiście wyglądasz. Towarzystwo ze szkoły, z przedszkola przywiezione. Buty się udało kupić, jak się okazało. Wszystkie trafione. Tak, dzisiaj tata przywiózł te obrazki, no. Jak buty? Wygodne? Fajowe. To chodźcie, zjecie coś. Ja tak się rozebrałam. Nie przesadzaj z tym rozbieraniem. Bo... Masz tak, to chyba gorąco nie jest, co? A czemu ty masz? No. O, Klara, nie możesz tego pić, bo to jest od 6 lat. Chodź, gościu. Od 6 miesięcy, Matylda, nie 6 lat. A. Przeczytaj dobrze.